Dzień dobry, witam Was w najnowszym vlogu na kanale. I jeśli nie oglądaliście ostatniego filmu, to polecam się wrócić, bo możecie nie nadążyć. Jesteśmy w Teksasie u Marka i Eli w domu. Mogliście ich poznać w poprzednich odcinkach na naszym kanale. I robimy sobie przerwę od remontu autobusu i jedziemy nad zatokę. Czekamy cały czas na lodówkę, która miała przyjść w środę i na szczęście właśnie do nas dotarła. Stoicie na niej, jest wielka. Mam nadzieję, że się zmieści. Poza tym przyszła jeszcze jedna paczka, ale jest dziwnie zaadresowana. Jest moje imię i nazwisko Marka. Właśnie zobaczyłam, że ta druga paczka przyszła do nas z Cabinet Parts. Jest to właśnie firma, z której Tomek zamówił szyny. Także wszystko się zgadza. Możemy kontynuować nasz remont, bo tak naprawdę te dwie rzeczy nas najbardziej ograniczały, a raczej ich brak nas ograniczał. Teraz jedziemy na weekend, więc i tak nie będziemy robić, ale cieszę się, że zdążyło to przyjść, tak jak mówię, zanim wyjechaliśmy. My jesteśmy aktualnie w trakcie pakowania kampera. Mieliśmy wyjechać 45 minut temu, ale mamy dzisiaj straszny poślizg. Kamper prawie gotowy. Jedziemy kamperem, tym, którym już raz byliśmy na Corpus Christi, dokładnie chyba miesiąc temu. Jeśli chcielibyście zobaczyć tour tego kampera, bo taki nagraliśmy, to zostawiam Wam link na dole w opisie. Wiem, że bardzo Wam się podobał, bo jest to chyba najczęściej oglądany film na tym kanale, także koniecznie sprawdźcie, jeśli jeszcze nie widzieliście. My tym razem jedziemy w 7 osób. Jedzie z nami również Nathan, tak jak już mówiłam wcześniej. I my znowu zajmujemy ten pokoik, w którym byliśmy ostatnio. Wkładamy tutaj dodatkowy materac, ponieważ ta sofa sama w sobie jest bardzo niewygodna. Podobno w sumie, bo my nawet jej nie próbowaliśmy. Okna są pozasłaniane oczywiście. Na razie wkładamy rzeczy tutaj do środka, a później te ścianki będziemy oczywiście zsuwać. Tutaj powoli zapełniamy szafeczki. Wybieramy się nie jednym kamperem, a dwoma, a to ze względu na to, że chłopaki chcą mieć ze sobą motory, więc tutaj włożyli trzy motory, jeden Tomka, dwa Marka. I tym razem jedziemy w aż 8 osób. Jedziemy my z Tomkiem, Marek z Elą, syn Marka i Eli ze swoją żoną i ze swoją 9-miesięczną córeczką i, uwaga, Nathan. Tak, Nathan z kanału Świat według Nathana, zajrzyjcie koniecznie do niego na kanał. Wybieramy się na Corpus Christi, a chyba konkretniej Port Aransas i będziemy kempować na plaży, bo jest to całkowicie spontaniczna decyzja, którą podjęliśmy dwa dni temu i nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli w stanie wynająć jakikolwiek campground w tamtych okolicach tak bardzo na ostatnią chwilę. Także męska część ekipy, czyli Tomek, Nathan oraz Marek, jadą pick-upem, będą ciągnąć za sobą przyczepę, a my z Elą jedziemy tym oto venem z motorami trzema oraz z dwoma pieskami. Aha, jeszcze zabieramy papugi, ale nie wiem, gdzie one jadą. A pozostałe trzy osoby, czyli Ania, Kuba oraz Anastazja, dołączą do nas dopiero jutro, pewnie gdzieś koło południa, tak się domyślam. Cześć, Nathan! Trzeba. Na tracking number pisało, że nie przyszła w środę, ponieważ była wysłana z powrotem na inspekcję i podejrzewamy, że to właśnie przez to rozdarcie, które tutaj jest. Ona będzie podobna do tamtej, troszeczkę niższa niż tamta. Hala! Chociaż to dobrego, moja jest 30. Nie, myślę, ale że wielki jest ten zamrażalnik. Powiem Wam, że no takiego zamrażalnika to ja się nie spodziewałam absolutnie. Jest wielki, naprawdę. My mieliśmy w Chicago podobny zamrażalnik. Jak tam panowie? Gotowość do wyjazdu? Mieliśmy wyjechać o godzinie 2, jest już 3:20, ale tak szczerze mówiąc już się trochę przyzwyczaiłam do tych takich naszych standardowych obsów życiowych we wszystkim. Tutaj jeszcze ostatnie momenty szybkiej pracy. Dodaję film. Zgrywam jeszcze z dysku na dysk, robię miejsce. Tu jest wszystko przygotowane, rzeczy do pracy i no i co, myślę, że już będziemy powoli ruszać. Myślę, że Markowi powinno starczyć czapek. Jedna, druga, trzecia, czwarta. No powinno starczyć. Okej. Jedziemy tylko na dwa dni i z tego co wiem, to Nathan w niedzielę ma wyjeżdżać już i się spotykać z powrotem z Cashem. Czy pani jest gotowa do podróży? Pani Emmo. Emily? Emi? Jak masz na imię? Emily. Emily? Gdzie do przodu? Ja tu siedzę. Proszę tutaj wchodzić do tyłu. Hop, hop, hop. Nie ta, moja droga. Chodź, 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 chod
Będziecie grzeczne? Pilnujcie motorów. Myślałam, że znalazłam idealne miejsce na laptopa, ale absolutnie jest to chyba najgorsze miejsce, jakie mogłam wybrać. Dojechaliśmy, jesteśmy na plaży, jest 9:30, chcieliśmy być koło 7:00. Popsówka, standardowo. Ale najważniejsze, że już jesteśmy. Właśnie rozkładamy sobie kampera, wysuwamy ścianki. No i co? Dzisiaj prawdopodobnie już taki bardzo chillowy dzień, bo porozkładamy sobie wszystko, zakupy jeszcze po drodze zrobiliśmy. I pewnie zrobimy sobie coś do picia dobrego, może jakieś szybkie jedzonko i posiedzimy po prostu. A więcej relacji na pewno będzie jutro. Jest już dzień drugi, w sumie nawet nie wiem, która jest godzina, ale gdzieś podejrzewam, że koło południa. Mamy takie dosyć zwolnione tempo, jak przystoi na wakacjach. Dzisiaj wypiliśmy sobie już kawkę, zjedliśmy jakieś drożdżóweczki do tej kawki, takie delikatne. Ja zrobiłam jogę, Tomek pojeździł na motorze, pokąpaliśmy się troszeczkę w wodzie i chyba niedługo będziemy robić śniadanie. Ogólnie pogoda jest po prostu cudowna, jest naprawdę przyjemnie. Wieje taki delikatny wiaterek, jest trochę chmur na szczęście, bo jest bardzo ciepło. Woda jest idealna, albo może nawet mogłaby być trochę chłodniejsza, naprawdę, aż się zdziwiłam. Byliśmy tutaj miesiąc temu i była okropnie zimna, na tyle zimna, że ja nie weszłam. A jak ja nie weszłam, to o czym świadczy. Jak tam? Dzień dobry, bardzo dobrze, odpoczywamy. Co to jest? Opalanko? Tak, ten, rękawki, wyrównuje rękawki. Przyda się, no. O, właśnie Nathan pojechał się przejechać na motorze. I co, lipa trochę z waszymi motorami? No nie, znaczy jest lipa trochę, bo jest bardzo dużo ludzi, ale tam daleko, daleko jak się pojedzie, to jest trochę kawałek pustej plaży. Jeszcze jest. No, mam nadzieję, że tam już nikt się nie pojawi. Właśnie więc tam można troszkę poświrować, ale dużo policji jeździ, to też nie wiem. Zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda, bo troszeczkę się tego nie spodziewaliśmy, tak szczerze mówiąc. My dotychczas na plaży kempowaliśmy tylko w Crystal Beach u naszych znajomych tam i tam nigdy nie było więcej niż dosłownie kilkanaście osób na plaży w jednym czasie, tylko na jednym zjeździe, kiedy zjeżdżały się jeepy, wranglery, a tak to no nie jest to po prostu zbyt turystyczne miejsce. Natomiast tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zajechaliśmy wczoraj wieczorem, nie było zbyt wiele osób, kilka samochodów, kilka kamperów. W tym momencie, jakbyśmy przyjechali kamperem, nie byłoby najmniejszej szansy, żebyśmy się gdziekolwiek zmieścili, bo po prostu, jak widzicie, samochody się już koło nas ustawiają, prawie jak na parkingu pod sklepem. Jest mnóstwo ludzi. My rozstawiliśmy się w taki sposób, tutaj jest pick-up, przyczepa i van. W venie są papugi. Jak wam tam? Dobrze? Żyjecie? Proszę się nie bić. O, dzień dobry. Chciałabyś coś powiedzieć do kamery? Chyba nie. Ela sobie tutaj siedzi, opala się, Emi się opala, Marek robi porządki w kamperze, Tomek na 100% odpisuje na wasze komentarze, bo dzisiaj jest sobota i właśnie wyszedł film. Rocky tutaj sobie siedzi w cieniu. Rocky to jest w ogóle prześmieszny gość. Jechał z nami wczoraj w venie i siedział tyłem do kierunku jazdy przez całe ponad 3 godziny. W związku z tym, że jest tutaj aż tyle ludzi i tyle samochodów, chłopaki chyba sobie za bardzo nie pojeżdżą na motorach. Jeszcze nastąpiła zmiana co do ilości ekipy. Jeszcze te 3 osoby, które miały przyjechać, chyba do nas nie dojadą. No ale cóż, i tak jest bardzo przyjemnie. I właśnie leci helikopter i prawdopodobnie sprawdza, czy są rekiny. Myślicie? Po co innego mógłby lecieć? A to chyba jakiś ratunkowy. Marek ma tutaj przygotowany cały zestaw do wędkowania. Jest nawet deska już z nożem. I wczoraj chłopaki chyba złowili w nocy 2 ryby, jak my spaliśmy. W każdym razie plaża wygląda mniej więcej tak z tej strony. Wszystko mamy tutaj doskonale przemyślane. Chodzi generator,
jest na tyle mocny, że mamy włączoną klimatyzację w środku w kamperze. Tutaj mamy kosz na śmieci, jest też miska z wodą i zanim wejdziemy do kampera do środka, to trzeba sobie zamoczyć, bo oczywiście cały czas jesteśmy w piachu i przez to mamy w miarę porządek w środku. Tutaj koło nas zaparkował gość jednym z ładniejszych Wranglerów, pick-upów, jakie widziałem. Natonowi też się bardzo podobał. To jest Gladiator. Ogólnie te Jeepy, pick-upy średnio wyglądają, jak wyjeżdżają z fabryki, ale on tutaj mocno sobie go zmodyfikował i wygląda całkiem dobrze. No wygląda naprawdę niczego sobie. Taka ciekawostka, oczywiście na tej plaży również trzeba mieć permit, żeby móc jeździć jakimkolwiek tak naprawdę pojazdem po plaży i to można kupić na wszystkich stacjach benzynowych w sklepach. Kosztuje około $12 i jest ważne do końca bieżącego roku. Z doświadczenia wiem, że pojawiały się pytania o biżuterię, którą mam na sobie. Dostałam ją w prezencie od przemiłej dziewczyny na Instagramie. Jak coś, to podlinkuję jej konto instagramowe w opisie. Także sprawdźcie sobie, jeśli jesteście zainteresowani. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień drugi, albo w sumie chyba trzeci, w sumie tak by powiedzieć można, w Port Aransas. Dzisiaj mamy trochę większą ekipę, bo wczoraj o 12 w nocy zaskoczyli nas syn Marka ze swoją żoną, z córeczką i z teściową, także jest nas trochę więcej. Czas się pożegnać z Natanem, dzisiaj wylatuje, o 12:30 ma lot, także zawozimy go właśnie na lotnisko, mamy chyba 45 minut drogi, także musimy się powoli zbierać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś gotowy ruszać w drogę? Jestem gotowy. Zdradzisz, gdzie się wybierasz, czy...? Właściwie mogę, bo wszyscy i tak wiedzą. No. Jadę do Łysego, chodzę do Nowego Orleanu i eksplorujemy dalej Amerykę! Do Łysego, czyli do Kesha oczywiście. W ogóle Nathan ma taki lot bardzo naokoło, bo z Port Aransas leci do Dallas i z Dallas dopiero do Nowego Orleanu, także tak trochę bez sensu, no ale tutaj jest po prostu małe lotnisko, nie ma lotów bezpośrednich. Nie ma. Co? O, dziękuję. Spadła mi woda, nawet nie zauważyłam. Dojechaliśmy na najmniejsze lotnisko świata. Żartuję oczywiście. Dobra, dzięki za wszystko. Pa, mordeczko. Pa. Nathan poszedł, a my teraz poleciał. Mamy... Poleciał. My teraz mamy misję, mamy butle do uzupełnienia wodą, ponieważ zabrakło nam wody. Stoimy od 2 dni nad zatoką, jest nas teraz już chyba 9 osób? No na to on leciał, to 8. 8? Nie, 9. O, 9, tak. 9 osób i jest cały czas tak wilgotno i się kleimy nad wodą, prysznic 2 razy dziennie nawet wskazany. Także skończyła nam się woda, nawet nie wiem jakie tam są zbiorniki, ja też wiesz? Nie. No mówiliśmy w filmie na pewno, ale nie pamiętam. Nie pamiętam. W każdym razie jedziemy uzupełnić wodę i wracamy na plażę. Może jakaś kawka po drodze? Tak myślę. Kawka, nie? Wskazana. Okej, okay. No to do zobaczyska. U nas jest już kilka godzin później. Zrobiłam sobie jogę, popływałam trochę. No i czas się zawijać. Tak naprawdę już jest przed 4 chyba po południu. Także jedziemy do domu. Mamy lekko ponad 3 godziny drogi. I no co, wracamy. Szybki prysznic jeszcze przed wyjazdem, bo jesteśmy cały obklejeni. Ja jeszcze w wodzie byłam, tak jak mówię. Więc zbieramy się i prawdopodobnie widzimy się już jutro. Jesteśmy z powrotem w autobusie, jak widzicie. I mamy pełną motywację, żeby kontynuować przeróbki. Na początek chciałam się odnieść do komentarzy, które notorycznie pojawiały się pod pierwszym filmem remontowym. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pęknięcia na suficie i włączeniach, bardzo dużo osób napisało, żebyśmy zamiast szpachlowania użyli akrylu. I to miałam na myśli. Znaczy, no nie miałam tego na myśli, mi chodziło po prostu o uzupełnienie tych pęknięć, a Tomek wiedział, że będziemy używać akrylu. W każdym razie będzie akryl, wszyscy będziemy zadowoleni. A druga sprawa to bardzo dużo osób pisało o tym, żebyśmy zaokrąglili blat przy samym wejściu. Niestety nie mamy takiej możliwości, ponieważ w tym miejscu są 2 szuflady oraz akumulatory, nie mogliśmy tego przenieść, bo byłoby to zbyt dużo roboty. Od spodu autobusu są zrobione dziury na kable, także to by było naprawdę bardzo dużo bawienia się z tym. Postanowiliśmy po prostu zrobić to tak jak jest i będziemy musieli z tym żyć. No i co? Ja dzisiaj muszę się wybrać oczywiście do Home Depot po jakieś tam dodatkowe rzeczy, których Tomek potrzebuje. Postanowiliśmy odnośnie naszej podłogi, że kupimy taką, którą znalazłam w jednym ze sklepów, dosyć podobną. Jest dużo niższa,
ale no nie mamy innego pomysłu po prostu, co z tym fantem zrobić, więc wybierzemy tą w miarę najbardziej podobną i ją jakoś tutaj dokleimy. Right? Nie wiem, o czym mówisz. O podłodze. Tak, no coś będziemy kombinować. Co planujesz na dzisiaj? Skończyć tą szafkę, czyli muszę tam założyć szyny. Ty musisz pojechać do Home Depot dokupić szyn. Prowadnice. Prowadnice, tak jest. Fronty założyć tak, żeby było gotowe do malowania, do wykończenia. No i wtedy będę rozbijał tutaj to nadkole, które zbudowałem. I trzymamy kciuki, żeby tam były 2 incze, ale 2 incze to jest bardzo dużo, więc nie wiem, ale czy czemu to... czemu 2 aż? No bo tak wyszło. Nic, to... My mierzyliśmy tą lodówkę wcześniej, bo ale... pisaliście, że jak mogliśmy zamówić lodówkę bez zmierzenia. Mierzyliśmy i zamówiliśmy najmniejszą lodówkę, jaka była dostępna na rynku. Znaczy nie najmniejszą, no zamówiliśmy najmniejszą z tego rozmiaru, bo jak chcemy mniejszą, to już będzie 10 cali mniejsza, czyli już będzie ale dużo nie, różnica. Nam zależy na tym, żeby był zamrażalnik i taki osobny zamrażalnik. Tak. Czy ty uważasz, że ja powinnam pojechać po podłogę? Chodzi tylko o to, że ta podłoga nie jest nam do niczego na razie potrzebna. Ale żeby nie było lipy, że ja tam przyjadę, on mi powie za 2 tygodnie. No właśnie o tym myślałem też. Mogłabym zadzwonić, ale ja nawet nie wiem, czy ja wiem, co to ale za czekaj, podłoga. Bo jeszcze w komentarzach pisali ludzie, żebyśmy spróbowali zrobić zdjęcie jakimś Google Lens. Dobra, testujemy aplikację. Jak to zadziała, to ja po prostu. A ten kawałek podłogi umrę. W razie czego? Ja nie wiem, czy on jest tutaj, czy w domu jest. Aha, muszę zmierzyć jeszcze jedną rzecz, bo znalazłam niesamowite krzesło, ale jest duże ryzyko, że się tutaj nie zmieści. Krzesło ma 60 na 60 centymetrów, a my mamy prawdopodobnie 70 tutaj. 52 incze do centymetrów to jest 132 centymetry. Czyli połowa, ha, ha, 130 centymetrów to jest miejsca, a krzesło ma 60. Zmieści się. Mam całą listę zakupów do Home Depot, ale zanim to zrobimy test. Znalazło jakieś podłogi, ale... Bo to teraz wszystko zależy od tego, jakie światło padnie i tak dalej. Jeśli to szuka na podstawie koloru, to nie będzie absolutnie dobra, adekwatne. Dobra, nie mam czasu na to już. No to co mamy zrobić? No nic, będziemy pokaż ściągać tutaj, całej podłogi. Ja wytłumaczę. Te klepki tutaj, które mają te dziury, to ja tutaj po prostu wytnę i wezmę klepki zza fotela i wstawię takie kawałki, tutaj dwa. I będzie musiało być, żeby pasowała. I do tej linii będzie cała ta podłoga, która była. A stąd tam... zrobimy podobną podłogę. Mam nadzieję, że będzie w miarę podobna. I tyle, no nie ma się co za dużo nad tym rozczulać. A poza tym tutaj na dole będziemy mieli na pewno jakiś dywanik albo coś w tym stylu, bo będziemy tutaj mieli zawsze nogi, żeby było nam ciepło i wygodnie, także myślę, że nie będzie to taki big deal. Zresztą to jest nasz dom, nam to nie będzie przeszkadzało, także mam nadzieję, że wam też nie. A jak wam przeszkadza, to reklamacje nie do mnie. Czy ja mogę ruszać już do roboty? Możesz, ja jadę do sklepu szybko, raz, dwa, trzy. Załatwię to w 5 minut. No, musisz tak śpieszyć, bo mam dużo do zrobienia. Jestem już w Home Depot i potrzebuję pachelki. Jedna wąska, jedna szeroka, ale nie wiem, czy to jest wystarczająco szerokie, tak szczerze mówiąc. Gąbeczka. Potrzebuję też szyny. Ale takie, które się zamykają, tak wiecie, soft close. Jest tylko ta jedna para, która jest bez opakowania i pan idzie mi sprawdzić, czy mamy więcej. Potrzebuję też taki trójkącik, ale nie wiem, czy taki rozmiar wystarczy. Mam nadzieję, ale dla pewności zadzwonię do Tomka. Potrzebuję pachlę, chyba tą. Kolor naturalny. Chyba tak. Słuchajcie, ja bardzo lubię zużywać rzeczy, ale Tomek powiedział mi, że czas na nowy ołówek. Także wzięłam sobie również nowy ołówek i pan jeden bardzo uprzejmy wyszedł mi na drabinę i znalazł odpowiednie szyny, których potrzebowałam, czyli te soft close, takie delikatnie, co zwalniają na końcu, nic się nie obija. Także wychodzi na to, że mam wszystko, nie, jeszcze potrzebuję na kolanniki, które są centralnie przede mną. Okej, okay. Mamy wszystko, jedziemy do autobusu. Jednak się nie widzimy w autobusie, tylko w samochodzie, ale wychodząc z Home Depot sprawdziłam, że ten sklep z podłogami, który mnie interesuje, jest 10 minut od Home Depot, więc stwierdziłam, że szybko podjadę
i mam nadzieję, że będą mieli podłogę, którą znalazłam tutaj w zeszłym tygodniu. Jest to jeden z największych sklepów takich z podłogami, więc jeśli oni nie będą mieli, to raczej nikt nie będzie miał. Mam podłogę, ale słuchajcie, jakie jaja. Dobra, może najpierw ją włożę po prostu. Oh my god, jakie to jest ciężkie. Weszłam do sklepu, musiałam chwilę poczekać, ponieważ pan był zajęty obsługą innej tam klientki. Zaczęłam oglądać podłogę i podeszła do mnie jakaś babka i mówi, ta podłoga jest super, pogadaj z nim, poproś go o lepszą cenę, to ci da. I mówię, nie, ja tylko przyszłam po konkretne pudełko, ja wiem jaką chcę podłogę, tylko tak sobie oglądam. No ale tak zaczęłam myśleć. Mija czas, czekam na niego tam z 5 minut i w końcu zaczęłam googlować, czy można negocjować cenę w takich sklepach. Wyczytałam tam różne rzeczy i jak przyszedł pan, to mówię mu, że potrzebuję tą konkretnie podłogę, ale czy może nie mają jakichś oddanych, bo czasami ludzie oddają pudełka i tak dalej, bo mówię, że ja tak naprawdę potrzebuję dosłownie 10 stóp kwadratowych, a w opakowaniu jest chyba ponad 20. No i on to tak otworzył. Widziałam, że nie ma nic oddanego, bo te oddane pudełka były oznaczone taką czerwoną taśmą dookoła, ale wziął pudełko do ręki i mówi, o, tutaj jest przedarte, to mogę ci dać na to przecenę. Poszliśmy do kasy i pudełko oryginalnie miało kosztować $65, zapłaciłam 43. Może komuś z was się coś takiego, taka ciekawostka przyda. Ja tam się cieszę. Teraz chwila prawdy, czy ona w ogóle będzie pasować, bo wiecie, jak to jest różne światło i tam mogło się wydawać, że jest spoko. Ale zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Twoja chwila prawdy. Oh my god, będzie. Tylko jest troszkę niższa, bo to będzie dopiero stąd się zaczynać, ta podłoga. Ale weź przyłóż. Wystarczająco podobne. Ty, ja myślę, że jest super. To wymienię, wyciągnę z siedzenia kierowcy, to wymienię te, żeby były takie same. Ale jest trochę węższa. No jest węższa, ja wiem. Jest elegancko. A jak jest... Poczekaj. No, Michał, jak pięknie to wygląda. Sytuacja w autobusie wygląda tak. Tutaj powstaje zamiast lodówki szafka z szufladami. Tak, ogromne szuflady. Tutaj właśnie na te, do tych szuflad czekaliśmy na prowadnicę. Tutaj jest też szuflada zrobiona. Wcześniej nie było szuflady, to była szafka taka po prostu. I ona jest ogromna. Widzę, że na kamerze to tak nie wygląda, ale Tomek by mógł tam kąpiel wziąć. Długość jest 30 inczy, no to sobie tam przekalkuluję. Ja wam przekalkuluję. Okay. A tutaj jest ogólnie ta szuflada na sprzęt. Tak, tu będzie jeszcze... Tutaj będziemy musieli jeszcze wykapować, ale tutaj będzie zrobione takie centrum ładowania, czyli będzie podłączony prąd. I wszystkie ładowarki, baterie, bo mamy tego mnóstwo. I wszystko potrzebuję, żeby było ładowane non-stop. To zrobiłem, nie wiem czy to ważne, czy nieważne. Zrobiłem cala niższe niż była lodówka. Bo pamiętasz kiedyś jak to było, co to było wcześniej? Też była lodówka, tylko kuler był. To było dużo niższe. Tak. I zrobiłem cala niższe i wiesz jaka jest różnica wizualnie? Jestem bardzo zadowolona z tego faktu. Wiesz, tak jeszcze się otworzyło bardziej. A tutaj jest szuflada na twoje ciuchy, która jest na zewnątrz, nad którą pracuję w tym momencie. Tutaj jest ta szuflada, ona jest bardzo wysoka, więc ja ją podzieliłem na pół. Tutaj od góry może oni to sobie poskładać jakieś ciuchy, a tutaj będą dwie szufladki, które... Szuflada się otwiera w tą stronę, a te szufladki są tu. Właśnie po te prowadnice byłam w Home Depot, a to jest świetne rozwiązanie, bo tutaj będę miała takie osobne przegródki właśnie na jakąś bieliznę. Tutaj powiedzmy, nie wiem, koszulki, a tutaj jakieś takie grubsze rzeczy, nie wiem, to będę wszystko ustalać, jak będzie gotowe oczywiście. No i dzisiaj masz wolne, od jutra się bierzesz do roboty. No Tomek nie chce mi dać żadnego zadania. No bo nie ma co, bo chcę skończyć te szuflady, żebyś mogła jutro je wykańczać i może położyć primer. Dokładnie, także ja jadę do domu i montuję dla was vloga. A ja montuję dla nas szuflady. Super, wszystko się zgadza. 0% baterii. Co chcesz dzisiaj jeszcze zrobić? Co jeszcze? Jeszcze nic nie zrobiłem. No właśnie, wziąłbyś się do roboty. Zdecydowanie za dużo piątek przybijamy. Tak? Tak. Koniec z piątkami.
przybijajmy twórki. No jest niższe też, coś trzeba będzie. Będziemy stać wiecznie tak i ty będziesz kuźwa pracować o tak. No do motoru patami, nie złapiesz na ze... Myślę, że naprawdę jest przyjemnie. Jest... Emi ma od minuty na sobie szelki i nie drgnęła nawet. I chodź, chodź, umiesz chodzić, naprawdę, chodź. Chodź. Oh, jest okej, okay, tak? A gdzie jest ten kawałek podłogi w ogóle, co? Gdzie jest ten kawałek podłogi? Dobra, Michał, nie wiem, chyba w domu. Ej, pytacie się, czemu mówimy do siebie Michał. Także szybko skrócę. Kiedyś mówiliśmy do siebie Misiaczku, później Misiu, później Mi. Później... Mi, długo mówiliśmy do siebie Mi. Mi, po prostu Mi. I nagle... przez tworzy... Nie, jeszcze nie. Jeszcze był nie? Jeden był ten, taki bardziej męski. Jeszcze był Michał. No wiem, ale skąd się z Mi wziął Michał, nie wiem, ale z Michała przerodziło się na Michałek i... No jesteśmy Michałkami. Ale łatwiej teraz, jak ktoś krzyknie Michał, to my oboje się obracamy. Tak. Michał, obiad. My lecimy. Nie, nieprawda. Żartuję, dobra. Działamy!